Czy znasz firmę Alpenfön? Ja też nie. Alpenfön to niemiecka firma zajmująca się produkcją chłodzenia komputerowego od 2008 roku i tak się składa, że trafił do mnie ich budżetowy cooler Ben Nevis. Swoją nazwę Nevis otrzymał po najwyższym szczycie Szkocji i całych Wysp Brytyjskich, który ma wysokość zaledwie 1344 metrów nad poziomem morza. A biorąc pod uwagę, że testowane chłodzenie również do największych nie należy, jest to całkiem trafne nawiązanie. I przy okazji wszystkie coolery Alpenfön mają nazwy związane z górami i moim zdaniem jest to bardzo fajny pomysł. Ja na przykład za cholerę nie pamiętałem, jaki jest najwyższy szczyt Szkocji, a teraz już raczej nie zapomnę. Rozmiarowo mamy tu do czynienia z prawdziwym mikrusem, bo Nevis ma tylko 140 mm wysokości, jest szeroki na 120 i długi na 73. Zmieści się zatem w większości obudów i na 99,9% nie powinien kolidować z ramem ani żadnymi elementami płyty głównej. Przyznam, że zawsze podobały mi się większe coolery, ale z drugiej strony zasłaniają one pół płyty głównej, a te w ostatnich czasach są coraz ładniejsze, nie wspominając już o problemach z kompatybilnością. Radiator wykonany został z aluminium, a odbiorem ciepła zajmują się trzy bezpośrednio stykające się z IHS procesora miedziane rurki. Kombinacja ta zapewnia Nevisowi imponujące TDP na poziomie 140 W. Ponadto po środku radiatora znajduje się jeszcze jedna rurka, czy maszt zabijający wstrząsy, jak nazywają producent, którego zadaniem jest niwelacja wibracji i wstrząsów właśnie. Więc jeśli zdarza Ci się często przenosić komputer, na przykład na LAN party, to masz takie dodatkowe zabezpieczenie. Nie wiem na ile skuteczne i nie zamierzam tego sprawdzać, ale w teorii jest to fajny dodatek. Bardzo specyficzny mamy tu wentylator ze swoim stożkowym kształtem, który dobrze współgra z liniami radiatora. Jest to 120 o prędkości od 400 do 1600 obrotów na minutę. Nie wiem, czy przy tak małym radiatorze dopuszczenie 400 obrotów na minutę jest dobrym pomysłem, ale w 99% przypadków i tak płyta główna reguluje prędkość wentylatora, więc nie powinno być tutaj problemów. W departamencie hałasu jest naprawdę dobrze. Przy małym obciążeniu procesora, czyli jakaś przeglądarka, film czy arkusz kalkulacyjny, wentylator chodzi sobie na około 800 obrotów na minutę i jest praktycznie bezgłośny. W grach prędkość delikatnie wzrasta, ale poza momentem przejścia na wyższe obroty, Nevis nadal jest cicho jak mysz pod miotłą. Poziom hałasu przy maksymalnej prędkości to według producenta nieco ponad 20 dB, co jest świetnym wynikiem jak na 120 mm wentylator. I chociaż nie mam decybelomierza, żeby sprawdzić, czy te wartości są zgodne z prawdą, mogę poświadczyć, że jest naprawdę cicho, za co należy się duży plus. Wizualnie, moim skromnym zdaniem, Nevis prezentuje się naprawdę dobrze. Konkursów piękności raczej żadnych nie wygra, ale do mnie osobiście przemawia stożkowaty kształt wentylatora, a do tego kolorystycznie idealnie wpasował się do mojego komputera. Ale jeśli Ty masz jakieś inne barwy dominujące, to podobno białe i czarne pasują do wszystkiego, więc teoretycznie dość uniwersalne chłodzenie. A skoro o uniwersalności mowa, Nevis będzie pasował do wszystkiego od FM1 do AM4 po stronie czerwonych, a także 2066, 2011, 2011-3, 1150 i 1151 u niebieskich. Warto tu wspomnieć, że montaż jest banalnie prosty, przede wszystkim ze względu na minimalną ilość elementów montażowych i niewielkie rozmiary coolera. Ale małym minusem, dla mnie przynajmniej, jest fakt, że jeśli montujemy chłodzenie w pojedynkę, to konieczne staje się przyklejenie tylnego stelaża mocującego, bo inaczej spada. Dla większości użytkowników pewnie nie ma to większego znaczenia, ale jeśli zmieniasz chłodzenie tak często jak ja, może to być odrobinę upierdliwe. Przejdźmy jednak do wydajności. Jak widać, wyniki są naprawdę przyzwoite jak na takiego mikrusa, bardzo zbliżone do testowanego niedawno większego i droższego coolera 212 Evo od Cooler Master. Nevis radzi sobie całkiem ładnie, nawet z podkręconą i7 Kaby Lake. Nie przeszedł co prawda stres testów temperaturowych, bo po paru minutach procek dobił do 100 stopni i pewnie nie zatrzymałby się na tym, ale poza tą jedną próbą udało się utrzymać bezpieczny dystans do tych granicznych temperatur. Ben Nevis jest przy tym bardzo przystępnym cenowo chłodzeniem, bo kosztuje zaledwie nieco ponad 100 zł, co w zestawieniu z dobrą wydajnością, kulturą pracy i w moich oczach atrakcyjnym wyglądem czyni go bardzo ciekawą opcją w segmencie najtańszych coolerów. Alpenfön to mało znana w Polsce firma, ale patrząc przez pryzmat chłodzenia Ben Nevis wydaje się być godna polecenia. To tyle na dziś, sprzęt do testów udostępnił sklep PCForce.pl, link do ich strony oraz do strony producenta chłodzenia Ben Nevis zostawiam w opisie. Dajcie znać w komentarzach, co liczy się dla Was najbardziej podczas wyboru chłodzenia. Pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach i dzwoneczkach, jeżeli materiał Wam się podobał, a póki co dzięki za oglądanie i do następnego.